Uchwała w sprawie poparcia działań ograniczających zanieczyszczenie powietrza w Krakowie. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Pierwszej popiera projekt uchwały nr 24 na 4.4. sesję Sejmu Województwa Opolskiego w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze gmin miejskich Kraków. Paragraf nr 2. Wnosi się do prezydenta miasta Krakowa o przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat obowiązującego lokalnego programu ochronowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych. Paragraf nr 3. Uzasadnienie jest integralną częścią uchwały. Paragraf 4. Uchwała wychodzi z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Jakość powietrza w Krakowie zdecydowanie odbiega od standardów zarówno europejskich, jak i polskich. Skala problemu wymaga radykalnych kroków, dążących do eliminowania źródeł zanieczyszczenia. Proponowany zakaz stosowania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie gminy miejskiej Kraków wydaje się koniecznym krokiem w procesie oczyszczania krakowskiego powietrza. Jednocześnie należy uwzględnić złą sytuację materialną osób zmuszonych do korzystania z alternatywnych paliw w systemie ogrzewania. Dlatego koniecznym jest przeprowadzenie kampanii informacyjnej w formach pomocy przez miasto Kraków osobom dostosowującym się do nowych wymogów prawnych. Jeżeli Państwo pozwolą, to jeszcze parę zdań na temat tego, bo problem nie jest prosty i łatwy, jest skomplikowany. Więc postaram się zebrać jakby trochę wiedzy. Znaczy, jakby zaczynając od tego, dlaczego w ogóle jest problem, no to pewnie większość z nas zna sprawę z mediów. I tylko przypomnę, że w ostatnim rankingu Kraków zajął 4. miejsce, jeżeli chodzi o najbardziej zanieczyszczone miasta w Europie, po 3 bułgarskich miastach. Jeżeli chodzi o normy, tak gdzieś była taka książeczka, może proszę, ja puszczę w tamtą stronę, to w zależności od tego, który jakby patogen weźmiemy pod uwagę, to przekraczamy normy w pyłach zawieszonych, benzoetylenie i tlenkach azotu 2-10-krotnie wobec tych, które są ustalone jako bezpieczne dla zdrowia. Trzecia kwestia to zgodnie z prowadzonymi badaniami od 35 do 70% tych zanieczyszczeń, mówimy o PM2 i PM5 albo PM10 lub benzoetylen, pochodzi ze spalania paliw stałych. Bo oczywiście jest jeszcze ten tlenek azotu, który jest emitowany głównie przez auta, ale tamte no pochodzą głównie, znaczy 35 do 70% w zależności od tego, który weźmiemy pod lupę. No i zgodnie z różnymi badaniami, statystykami mamy największą liczbę bezwzględną zachorowań na raka w Polsce, jeżeli chodzi o miasta, a większą od Warszawy, która jest dwukrotnie większym miastem. No i jakby specjaliści mówią, że przypuszczalnie jest to powiązane z tym benzoetylenem, który akurat właśnie w 70% pochodzi z spalania paliw stałych i którego normy są przekroczone 10-krotnie. Dlatego mamy najwięcej przypadków astmy odstrzelowej u dzieci i różnych innych schorzeń wynikających właśnie z tego zanieczyszczenia. To jeżeli chodzi o jakby argument. Teraz co się dzieje z tym potencjalnym zakazem? Zarząd województwa przygotował taką uchwałę, która wnosi o zakaz spalania wszystkich paliw stałych. I ta uchwała będzie głosowana przez Sejmik Wojewódzki w poniedziałek. Było oczywiście dużo zamętu z tą uchwałą. Na początku ona miała inną formę. Ostatecznie jednogłośnie po protestach mieszkańców została zmieniona na całkowity zakaz spalania wszystkich tych paliw. Oczywiście zakaz ten obowiązywać będzie, jeżeli wejdzie w życie, oraz w tej chwili. I wiadomo jest, że nie można zostawić mieszkańców samych sobie, tym bardziej, że my jako mieszkańcy dzielnicy pierwszej mamy świadomość, że na naszym terenie jest trochę mieszkańców, którzy węglem opalają swoje, grzeją w swoich mieszkaniach. W sumie na terenie całego Krakowa jest tych palenisk około 30 tysięcy. Ja nie wiem, ile jest na terenie naszej dzielnicy, ale myślę, że jest tego jakaś część. No i w związku z tym ten program Rozpłonowy jest tak bardzo ważny. Na szczęście wczoraj Rada Miasta Krakowa przyjęła ten program osłonowy w formie dużo lepszej niż zaproponowany przez pana prezydenta.
ponieważ poprawką radnego Ścikalskiego udało się zwiększyć kwoty dopłat o 70%, co powoduje, że de facto wyrównuje koszty eksploatacji tych nowych, droższych sposobów ogrzewania, zarówno gazu, jak i opałowego, czy też prądu. W zależności od tego, jakim nowym sposobem będą te mieszkania ogrzewane, takie są stawki, zostały przegłosowane, żeby te koszty wyrównać. Oczywiście to dotyczy najuboższych. W zależności od tego, jaki jest poziom ubóstwa w danym gospodarstwie, to jest albo 100% dofinansowania tej różnicy, albo 75, albo 50. Trzeba też zaznaczyć, że wymiany tych pieców są również dofinansowane do 90% w połączeniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i miasta. No i co więcej, no jeszcze na koniec powiem tylko tyle, że pan prezydent oczywiście popiera to. Cztery dzielnice wczoraj już poparły, podjęły takie właśnie uchwały. Popiera to również Rada Miasta Krakowa. No i a w badaniach społeczności krakowskiej 85% krakowianom opowiedziało się za bezwzględnym zakazem spalania tych paliw stałych. Wydaje mi się, że żeby było, żebyśmy również taką uchwałę podjęli. Bo do wczoraj jeszcze miałem jakieś wątpliwości, ale po wejściu tego programu osłonowego wydaje mi się, że większych wątpliwości nie powinno w tej chwili. Myślę, że to tyle, co miałem do powiedzenia. Już piszę. Wejdę, ty chciałeś? Tak. Dobrze, proszę Państwa, kolejność jest taka. Pan Jakubowski, Pan Rosner, ja, Pani Kulek, Pani Wyszyńska, Pan Wojciech Pasternak, Pani Wyszyńska. Pani Wyszyńska. W kolejności zgłaszania się Pan Krzysztof Barek. Zanim ja powiem, co mam do powiedzenia, bo też to sobie zaczerpnąłem, po pierwsze chciałbym, żebyś przedstawił projekt tej uchwały, bo jest jakiś projekt tej uchwały, nie wiem, jak ona... Nie, projekt uchwały jest inny. Bo żebym chciał też popierać, to tak jak mówiłem ileś punktów wcześniej, chciałem wiedzieć, co mam ewentualnie poprzeć. To jest pierwsza rzecz, która mi się nasuwa. Druga rzecz. Pierwsze zdanie w uzasadnieniu odbiega od prawdy, ponieważ jest napisane. Jakość powietrza w Krakowie zdecydowanie odbiega od prawdy standardów zarówno europejskich, jak i polskich. Pozwoliłem sobie odnaleźć analizę z lat 2009 i 2011 a propos tego, jak to wygląda. W okresie od 2009 do 2011 nawet do 96% mieszkańców miast w Europie było narażonych na oddziaływanie drobnego pyłu zawieszonego PM2,5 i nawet do 98% na oddziaływanie ozonu transkryterycznego. Stężenia przeglądających wytycznych poziom wyznaczone wytycznych UHO czy prawnych omówionych na Rosji Europejskiej Agencji Środowiska. Czyli jeżeli 96 bądź 98% to, miast w Europie ma ten problem, to znaczy, że nie oddziela. Ten sam raport przedstawia liczbę dni z zawieszonym powietrzem w 10 danych miast. Kraków jest na trzecim miejscu na świecie, to jest 150, ale tu miałem tego tego co mam. Ale proszę Państwa, na szóstym miejscu jest Nowy Sącz. Sejmik nie zajął się Nowym Sączem, który też leży w Kotlinie. Kolejne miejsca to jest siódme, też Polska, Gliwice, ósme Zabrze, dziewiąte na świecie. Mówimy w Europie. 9 Sosnowiec, 10 Katowice, 15 Lipnik, 23 Tychy, 27 Kielce, gdzie przemysłu w zasadzie nie ma, 28 Przemyśl, 29 Legnica, 30 Rzeszów, 34 Ostrów Wielkopolski, Poznań, 36 Piotrków Trybunalski, 37 Tarnów, kolejne trzecie miasto z Małopolski, 46 Warszawa, o której mówiłeś, miejsce 80, 57,5 dnia. Na 80 miast w rankingu europejskim Polska ma 17 miast, czyli prawie 25%, więc też nie odbiegamy, jeżeli chodzi o ten ranking. Więc trzymajmy się faktów. Uważam, że to zdanie w uzasadnieniu, w świetle rankingu, do którego ja dotarłem, robionego przez WHO, to stwierdzenie w uzasadnieniu jest po prostu za lata 2009-2011. 2009-2011 to jest 3 lat. Mogę Ci dać linka, bo ja to nie jest tajemnica, skąd to ściągnąłem, prawda? Więc panowie, no nie odbiegamy znacząco,
a dziwnym jest to, tym bardziej, że sejmik, jeszcze nie znam projektu uchwały, nie mówi o nowym sąszu, który tych dni według tego raportu ma raptem o 24 mniej, czyli 126. I z czego wynika przyczyna, bo się wczytałem, pozwoliłem sobie porozmawiać i z geologami i tak dalej. Przyczyna wynika z tego, co już mówiłem w poniedziałek, czyli z inwersji. Czyli leżymy w kotlinie, tak jak Sącz, tak jak Zakopane. Następuje inwersja. Latem, jak o czym nie wiedziałem, też następuje pewien rodzaj inwersji, tej inwersji na skutek gorącego powietrza i braku wiatru, ale te stężenia są dużo mniej zagrożone. Dalej, największe stężenie, o jakim czytałem, to było 8-krotne i to było jeden raz przekroczenie, nie 10-krotne, jak powiedziałeś, no ale okej, nie będziemy się... No ale ja znalazłem w ostatnich latach, że największe przekroczenie było 8-krotne, nie 3-krotne. Stężenia tych paliw, nie paliw, osadów, które się zbierają, ale nie będziemy się spierać. Okay? To są różne osady, różne rzeczy. Kolejna rzecz. O ile zgadzać się mogę, że w jakimś czasie powinniśmy zaprzestać palenia węglem, o tyle mam już wątpliwości co do innych paliw stałych typu drewno. I tu mam bardzo duże wątpliwości, dlatego chcę poznać projekt uchwały, bo tych projektów zarządu potem wycofywanych były różne. Więc chcę wiedzieć, jak tu skąd moja rzecz. Kolejna rzecz, którą tutaj widzę bardzo niebezpieczną, to jest, że MP w bardzo wielu miejscach nie oferuje możliwości przyłącza w Krakowie. I to jest podstawowe zagrożenie. Jeżeli MP w ciągu tych 5 lat nie zaproponuje mieszkańcom takiej alternatywy, to skazujemy mieszkańców na ogrzewanie bądź elektryczne bardzo drogie, bądź nieco tańsze, ale jest droższe od znowu węglowego, ogrzewanie gazowe. Bo ja mam ogrzewanie gazowe, nie mając innej alternatywy, nie wiem ile to kosztuje, jak zresztą wielu tutaj mi się pytało. I to jest istotne dla mnie, bo powiedziałem, że jest 30 palenisk. No ja się nie dziwię mieszkańcom Ruczaja, gdzie nie ma praktycznie palenisk węglowych, czy Huty, gdzie też już prawie nie ma palenisk węglowych, że oni będą za. I stąd budujemy to 86% prawdopodobnie w sondażu, bo generalnie paliwa węglowe, z tym się w stanie założyć, że w zdecydowanej większości to jest to dzielnicy pierwszej, ewentualnie drugiej, ewentualnie Podkurza, ewentualnie Zwierzyńca. Czyli tam, gdzie jest już, ja tak strzelam, bo nie wiem, gdzie jest dawna, zwarta zabudowa. Umówmy się, na blokowiskach typu Huta, czy te, które wymieniałem, Ruszaj, nie ma prawie palenisk węglowych, bo są to blokowiska. Więc no nie dziwię się, że to ma miejsce. I jeszcze idąc dalej, to jest bardzo istotne dla mnie. Kolejnymi miastami oprócz Krakowa i Nowego Sącza, gdzie w zeszłym roku nastąpiło znaczne przekroczenie stężenia, to były również takie małe miasta jak Trzebinia, Skawina i Zakopane. Zakopane z wiadomego powodu, Kotlina i Górale wiadomo czym opalają, czy nie tylko węglem, ale czym popadnie. Znowu nie rozumiem, dlaczego sejmik zaczyna robić doświadczenia od największego miasta województwa, a nie od mniejszego. Generalnie, gdzie ja nie pracowałem, generalnie coś, co się robi od zera, sprawdza się na czymś małym. Czyli żeby sprawdzić, jakie są tego efekty, bo nie wpływają. No i kolejna rzecz, która niestety wynika z tego raportu uchwały, którą przywołałem już ostatnia. Drugą największą przyczyną smogu, generalnie w Krakowie, jest, i tu jest to wyszczególnione, ale i trzech wieszczów, to które najczęściej występuje, wynika z natężonego ruchu samochodowego. Więc jeżeli pójdziemy tym krokiem, to miasto również, jak również sejmik, powinno ograniczyć i sugeruje do WHO w ogóle komunikację samochodową, mimo komunikacji samochodowej. Szukam teraz wzrokiem, bo sobie pozaznaczyłem, tu jest wyszczególnione Aleja Trzech Wieszczów, ja znalazłem takie coś. I oto mi Trzech Wieszczów, przepraszam panie Maćku, nie mogę teraz tego znaleźć. I teraz, czyli co, no to znaczy powinniśmy dążyć do tego, co zresztą wszyscy wiemy, że powinno się w ogóle ograniczyć, jest. Najgorzej było przy transmitowych alejach pieszych, tu one zostały przekroczone o 800%. O 800% czyli największe przekroczenia oraz nad rynkiem Brudnym. Tam automatyczna stacja pomiarowa zarejestrowała 6-krotnie. Czyli największe przekroczenie jest na alejach, o czym wiadomo od lat, jak powstała ta stacja, prawie że na wszystkich kolinach i na środku. Od nich dziś wiadomo, że największe stężenie jest przez ruch tranzytu. Kończę. Ja chcę, żebyśmy rozwiali sobie wszystkie wątpliwości i żebyśmy nie wyrywali, znowu powiem, że dziecka z kąpielą, bo oczywiście postępowanie jest słuszne, tylko naszym obowiązkiem jest dbanie o mieszkańców.
I nie zgadzam się na ten pierwszy i sugerowałbym, żebyśmy skreślili pierwszą część uzasadnienia, pierwsze zdanie. Jakość powietrza zdecydowanie odbiega od standardów zarówno europejskich, jak i polskich. No niestety nie odbiega od standardów polskich w żaden sposób. Niestety, no nie, no pokażę Ci to zestawienie, jak nie wiesz, to co wydrukowałem, bo mam to wydrukowane. Jeżeli w Krakowie jest to 150 dni, a w Sączu 126, no okej, okay, no ktoś powie, że to jest znaczne, nieznaczne. Jeżeli w Warszawie, już od Warszawy znacznie odbiega. Tu się zgadza. No nie, bo 27 Kielce mają aż 100 dni. Kolejne dwa miasta 99, 98, 99. 3 minuty minęły. Tak, no ale dobrze, mówimy o bardzo ważnym. No śmiejesz się, a mnóstwo ludzi opala węglem. Tu mnóstwo ludzi opala węglem dookoła. Ja z troski o tych mieszkańców, którzy, tak jak na Bracki dzisiaj podawałem przykład, od paru lat pani doktor Kuzawska, Rurynku i Bracki chciałaby się poczepić do MPS-u. Niestety musi w wieku 92 lat opalać węglem, bo nie ma alternatywy do opalania węglem, a mąż profesor ma 71 lat i muszą z kamienicy obok nosić węgiel na drugie piętro. Mój ojciec prosi od 4 lat o podłączenie do MPS-u, mieszka przy Alejach Kraśnickiego, czyli nie wiadomo gdzie, też nie może się doprosić. I nie wierzcie Państwo, że teraz abrakadabra, czarymary, MPS wszystkich podłączy w ciągu 5 lat do MPS-u, to jest to utopia. Dziękuję bardzo. Przepraszam, Aniu, że za długo. Niemniej chciałem podnieść te wszystkie wątpliwości, które mną powodują, bo naprawdę się przygotowałem. Znam mnóstwo ludzi, którzy z biedy opala węgle, z biedy, a nie z bogactwa. I dla nich wymiana, nawet z dopłatą, może przekraczać ich możliwości finansowe. Z tymi dopłatami, o których mówisz, bo możemy tu mówić o kimś, kto będzie miał emeryturę 2000, czyli złapi się do najwyższych widełek, nie będzie go stać przy tej dopłacie najniższej, nawet na wymianę na ogrzewanie gazowe, pomijając cenę ogrzewania gazowe. Przepraszam, tylko ja znalazłem konkretne przykłady, które budzą bardzo mieszkańców mojego obozu do głosowania, tylko dzielnicy. Przepraszam, że tak było. Tak, dziękuję bardzo. Z kilkoma sprawami się zgadzam, zostały pokryte. Ja mam takie pytanie, może zacznę od tego, co sobie tutaj zapisałem, bo mam kilka wątpliwości. Nie chcę być uznany za lobby gastronomiczny, ale przypominam, że nasi mieszkańcy też prowadzą różnego rodzaju biznesy. Chciałem się zapytać, jak sprawa będzie na przykład wyglądała w piekarniach czy w restauracjach, gdzie są piece opalane drewnem. Bo z tego co wiem, to orientuję się, najlepszy i najzdrowszy chleb jest produkowany właśnie przy opalaniu drewnem owocowym. To samo dotyczy innych ciast, innych wypieków. Tak samo wędzenie też powinno się zgodnie ze sztuką dokonywać. Wędlin dokonywać właśnie nie na gazie, tylko drewno. Więc no tutaj dbamy o zdrowie, a z drugiej strony zakazujemy zdrowych produktów, a zmuszamy do ich substytutów tak naprawdę. To mam pytanie, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, i mam pytanie też o palenie drewna w kominkach, gdzie ludzie niekoniecznie tylko i wyłącznie dlatego, że ich stać na kominek i są tacy super bogaci i chcą mieć fajnie i ładnie, bo to też może, ale czasami po prostu istnieje możliwość dogrzania mieszkania, gdzie nie zawsze po prostu ten właśnie przy pomocy kominka. Ja rozumiem, że tutaj intencją sejmiku wojewódzkiego, tak, który zaproponował tą propozycję, nie jest podłączenie mieszkańców do MSW, tylko jest zaproponowanie tam założenia właśnie gazu, prawda, czy tam jakieś kotłowni na olej, na ropę, na olej opałowy, czy tam na jakiś, nie wiem, jako groszek, czy nie wiem, to też nie jest jako węgiel traktowane. Natomiast wiadomym jest, że najtańsze jednak, najtańsze i najczystsze i najzdrowsze to jest opalanie, znaczy to jest ogrzewanie przez MPS. I w tym momencie no, mam pytanie, czy to też jest jakby w ramach tego całego projektu, jest dostarczenie do dzielnicy pierwszej w końcu MPS-u, o który mieszkańcy przynajmniej z mojego okręgu czy okolic rynku już od kilkudziesięciu lat walczą.
nadal się nie mogą doczekać i opalają właśnie, są zmuszeni do tego, żeby opalać węglem. To jest ten. Zgadzam się z tym, że właśnie najwięcej, moim zdaniem, z tego co ja rozmawiam z mieszkańcami, naszymi wyborcami, sąsiadami, najwięcej osób, które opalają węglem, no to jednak znajduje się w dzielnicy pierwszej. I mam pytanie też, dlaczego tylko najbiedniejsze osoby będą dotowane? I co to znaczy osoba najbiedniejsza? Może być osoba najbiedniejsza, która według MOPS-u tam musi zarabiać 520 chyba złotych, o ile się nie mylę, na jedną osobę w rodzinie. Ale Michał, proszę Cię, bo nie mogę się skupić. 520 zł na osobę w rodzinie to jest osoba przez MOPS uznawana za osobę biedną. I w momencie, jeżeli na przykład cała rodzina czteroosobowa nie przekroczy 2080 zł, czyli będą zarabiać, nie wiem, 3000 zł, co i tak jest dla czteroosobowej rodziny jakimś w ogóle skrajnym ubóstwem, no to będzie zmuszona, prawda, do tego, żeby sobie na własną rękę, czy tam nawet z jakąś ale mniejszą już zapłatą, zainstalować drogi gaz, drogi opał i później za to płacić jeszcze miesiąc rachunki. Także no, to są moje wątpliwości. Generalnie popieram to, żeby było zdrowsze powietrze, bo też mam dzieci i widzę, że gorzej się chowają, jeżeli chodzi o problemy oddechowe i tak dalej. To widać też wśród ich rówieśników. Z tym się zgodzę jak najbardziej. Powinniśmy walczyć o to, żeby były lepsze. Ale też musimy popatrzeć na to niestety z punktu widzenia ekonomicznego. Jeżeli miasto, czy sejmik, czy województwo, czy państwo coś nakazuje, to powinno moim zdaniem za to zapłacić w 100%, zrekompensować. A więc nieopłacalną metodą z punktu widzenia państwa jest wprowadzanie właśnie jakichś piecy gazowych, które są drogie i na opał, tylko doprowadzenie MPC-u. To jest najtańsza metoda, najzdrowsza i w tym momencie wyeliminowałaby cały problem. Niepotrzebne by były wtedy żadne dopłaty do opłat za ten MPC. No, powinna być dopłata za instalację, bo instalacja sama w sobie będzie droga. Zamontowanie, podpięcie do zabytkowych kamienic, kucie mieszkań, zamontowanie rurek, zamontowanie kaloryferów, prawda? Natomiast wydaje mi się z punktu widzenia ekonomicznego, że to będzie i tak tańsze niż robienie w każdym kamienicy kotłowni gazowej czy kotłowni na olej. Rozprowadzanie tak samo, to już są te same koszty rozprowadzania rurek i kaloryferów, ale eksploatacja i nawet dopłaty przez miasto czy przez województwo będą znacznie droższe niż gdyby po prostu zainstalować. Dziękuję. Teraz ja, proszę pani Grzeszyńska, pan Jaciewicz i pan Krzysztof Balek. Proszę Państwa, już jest tych porównań, gdzie tam są i jak, ale tutaj nie zgadzam się, Wojtku, że nie zgadzasz się z tym, że Kraków odbiega. Nie, bo mając trzecie miejsce w Europie, to strasznie odbiega od innych miast i tutaj nie ma co dyskutować. Nie na jakieś. A poza tym, czy odbiega, czy nie odbiega, to u nas jest zadymione. I co mnie to obchodzi, że gdzie indziej zadymione. Ja jestem z Krakowie, ja jestem tutaj, ja mam reprezentuję swoich mieszkańców, czy w Bełku, czy w Sandomierzu, czy gdziekolwiek, czy jest, czy nie jest, dobrze jak jest, nie dobrze jak jest, a dobrze jak nie ma. To dalej woli się Krakowie. I jeszcze w Krakowie mamy coś zrobić. Poza tym po drugie, istnieje konkretna sprawa, żeby sprawę tych pieniędzy, które miasto daje na likwidację piecy, bo to 4000. Najpierw trzeba zrobić, później oni zwracają pieniądze. Było w ten sposób skonstruowane, że osoba, która nie posiada jeden piec, nie posiada tych pieniędzy, że miasto weszło w jakąś porozumienie z jakimś bankiem, który mu będzie gwarantował spłatę tych ludzi bez zaświadczeń o zarobkach, a nie jedynie z pieczęciami od miasta i od siebie deklaracji wymiany tego i kosztorysu. Mogli to otrzymać pieniądze, zrobić to, a tak dostał te pieniądze od miasta, żeby nie zamykać drogi tym biednym ludziom, którzy nie stać nawet na 4000, żeby wyłożyli. Tu powinno być trójstronne jakieś porozumienie między bankiem, miastem, a obywatelem. Kolejna rzecz. Wojtek, jak ty mówiłeś, nikt ci nie mówi. Brzęczysz cały czas jak pszczoła.
Dekoncentruję wszystko. Skąd wiesz? Kolega, jedna rzecz. Jeżeli nie demonizujmy, że gaz jest tak strasznie wiele droższy od węgla. Jeżeli ktoś zostanie to zrobione dobrze, to jest możliwość, że te opłaty będą jeszcze niższe. Dlatego, że przy nie tona węgla jest cena. To trzeba, ktoś starsza osoba musi zapłacić za zniesienie, ma zapłacić za wyniesienie, a niekiedy i za zapalenie w piecu. Wyniesienie jak zrobimy sumaryczne porównania między węglem a gazem, może to być na równi, a może być na korzyść gazu nawet. Ja już chciałem powiedzieć, proszę Państwa, wszystko co zrobimy to będzie procentowa sprawa dla miasta, dla całego obszaru miasta. Miasto jest w dołku i nie tylko my, mieszkańcy, którzy palimy w pieczu, robimy smog. Robią smog przejeżdżające auto, autostradą z boku. Z Katowic nabiera się około 50% tego. Nie od nas, my nie wytwarzamy tego. Wszystko co dmucha z Katowic wysiada u nas w dole. To są przyczyny. Poza tym można by powiedzieć, żeby miasto dopłacało również nam, mieszkańcom, jeżdżącym samochodami, do zakupu aut hybrydowych. Bo skoro mamy tak walczyć o to, to chętnie, proszę bardzo, teraz jest Lexus 120 tysięcy, to jest bardzo ładna hybryda. Miasto daje 119, a my 1000. Teraz brawo, bo do tego się sprowadza propozycja miasta. Brawo Bogdan, za to, co powiedziałeś. To jest to samo. Tak. Ale co? Dla mnie jest istotne. Najistotniejszą rzeczą, bo to jest sprawa bezprzeczna, żeby zrobić trójstronne porozumienie. Obywatel, miasto, bank. Żeby ci ludzie mogli faktycznie to uruchomić być może. Tych, którzy nie mają pieniędzy, po prostu więcej. I to wszystko. To ja mam wrócę. Ja chciałem tylko na wrócę, że zgadzam się ze wszystkim, co powiedzieliśmy, to bez banku. No po co bank ma na tym jeszcze zarobić, jak wystarczy firma, która to realizuje. Firma dostaje glejt od miasta i po prostu realizuje to i dostaje pieniądze. Bank jeszcze jest niepotrzebnym pośrednikiem. Masz rację, myślę, że dopracować to jest. Pani Tylek, proszę. Szanowni Państwo, ja powiem kilka punktów, postaram się bardzo krótko. Mianowicie od lat 90. mówi się o podłączeniu miasta do NPC-u. Jak również o likwidacji kotłowni, głównie lokalnych kotłowni, te zostały zlikwidowane. Mieszkańcy willi powymieniali sobie kotłownie na gazowe, ale w momencie, kiedy gaz podrożał, przeszli z powrotem na palenie węgla. Węgiel sprzedawany jest podłej jakości. Truje nie tylko komin w Krakowie, trują kominy w willach w okolicach Krakowa również. Wystarczy wyjechać 15-20 km za Kraków i powąchać, jak tam śmierdzi, a to wszystko do nas. To są rzeczy ogólne, rzeczy, które są szczegółowe dotyczące tejże naszej uchwały. Przede wszystkim wymiana piecu należy do właściciela. Podkreślam jeszcze raz, właściciela. Właścicielem jest miasto. I to miasto powinno wymienić paleniska w swoich budynkach komunalnych. Natomiast nie przerzucać tego obowiązku na lokatorów, płacąc im post factum po 4000 zł. To miasto jest zobowiązane do podłączenia swoich budynków do NPC i ewentualnie do dopłat dla swoich lokatorów, a nie wymuszanie na lokatorach, żeby oni wykonali rzecz za miasto. Mam pytanie takie, czy będą również zlikwidowane w związku z propozycją uchwały Sejmiku Małopolskiego punkty sprzedaży węgla i drewna? No jeśli można kupić, no to czemu nie palić? Trzecią kwestią są dachy solarne. Zakłada się baterie solarne na przystankach i tak dalej. Dlaczego nie pokryć budynków komunalnych solarnymi w pierwszej kolejności? Jaki konserwator? Budynki mają po 50 lat i młodsze też są, nie są wszystkie zabytkowe i można pozakładać solarne gdzieś. Rurowe, płaskie na parapetach 10. To jest obowiązek miasta, nie lokatora. Jeśli jestem właścicielem, pokrywam to z własnej kieszeni i staram się wynieść ją do finansowania. Złożyłam poprawkę do tej uchwały, aby wykreślić paragraf pierwszy mówiący o popieraniu projektu uchwały, bo nie wiadomo, czy ten projekt zostanie uchwalony, czy też nieuchwalony, jaki jego będzie kształt. Projekt dotyczy tylko i wyłącznie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
który będzie określał, czy węglem, czy tamtym, czy innym. Nam chodzi głównie o to, aby prezydent przeprowadził akcję informacyjną dotyczącą dopłat dla mieszkańców miasta. To, co podjęli radni na sesji wczoraj. To jest umieszczone w artykule w gazecie, ale należałoby pana prezydenta zmusić, poprosić, nie wiem, zobligować do przeprowadzenia szerokiej akcji informacyjnej o tym, kto i ile może otrzymać i gdzie. Bo również są tutaj dochody pomiędzy 1800 do 2500 dla osób samotnych za MPET, za gaz, za energię elektryczną, za olej opałowy. Ale będą dopłacać tam, gdzie ktoś wymieni piec, a jeśli go nie stać na wymianę, to co? Dalej będzie płacił tak, jak płaci? Bo mu wyłączą zakaz palenia węglem, więc podłączy się do gniazdka elektrycznego i będzie bulił za ten prąd astronomiczne kwoty, albo w ogóle mu wyłączą prąd i będzie niczym grzało z kosmiczem. No niechżeż miasto się zastanowi nad tym, niech wymieni wreszcie w swoich budynkach, nie stawia lokatorów pod piecem, a dopłaca prywatnym właścicielom. No tak pod piecem, pod pustym piecem, no bo za chwilę trzeba w nim samemu w tym piecu siedzieć. Proponuję i zagrzewać się. Smoka podwodzi. Wykreślenie paragrafu pierwszego i zmienić numerację 2 na 1, 3 na 2, 3 na 4 na 3. Koniec, skończyła. Bardzo dziękuję, pani Wyszyńska. Moi poprzednicy wyczerpali właściwie to, co chciałam powiedzieć, bo właśnie też chciałam powiedzieć o tym, że brak sieci MPC powoduje na terenie dzielnicy pierwszej powoduje to, co mamy. Słaby jest także system rozprowadzania gazu. Tutaj tylko nadmienię, że dosyć szersza rura gazowa niż ta, co wybuchła ostatnio w tej małej miejscowości, biegnie ulicą Bernardyńską, Powiślem, pod Zamczem, wokół Wzgórza Wawelskiego dokładnie. I w razie jakiejkolwiek awarii mamy jeszcze lepszy pożar w Wawelu niż to, co było na filmie obserwowane. Zakaz palenia węglem spowoduje palenie śmieciami, odzieżą, butami, plastikiem i czym kto chce, bo tacy są ludzie. Podobno na Śląsku dopłaca się do palenia węglem. Tak słyszałam. Ciekawe co? Tylko nie dobrej wiem, jakości. Tak słyszałam. Kopalnie muszą z tym żyć. Kompania węglowa ma to, co Marysia poruszyła, zbyt mało jest promocji baterii słonecznych. To, że konserwator się nie zgadza, no podejrzewam, że nie zgadza się na budynkach frontowych, natomiast na oficynach myślę, że nie się zgadzał, jeżeli by była odpowiednia kampania. Mamy takie klimatyczne kampanie. Nie wiem, spróbować. Trzeba to, co przewodniczący powiedział, że trzeba realizować wymianę ogrzewania za własne pieniądze, a potem dopiero przedstawiać faktury do rozliczenia i właśnie ludzi nie stać na inwestowanie, że to jakoś trzeba rozwiązać. Ale chciałam jeszcze poruszyć jeden problem, o którym żeśmy tutaj nie mówili, że jest zupełnie chaotyczna zabudowa miasta. Nie ma żadnego planu, żadnej urbanistyki, po prostu niczego od lat dawniej urbaniści przewidywali rozwój komunikacji i były tak zwane kanały wentylacyjne, przewietrzające miasto, bo przecież nie od dzisiaj wiadomo, że Kraków jest w Niemczech i nasi przodkowie o tym myśleli w okresie międzywojennym i powojennym. Natomiast w ostatnich latach po prostu ten chaos urbanistyczno-architektoniczny, jaki w tej chwili jest, gdzie są zabudowywane ostatnie skrawki właśnie wolnych przestrzeni, powoduje to, że miasto się po prostu dusi. I wydaje mi się, że tu jest też główny problem przewietrzania miasta. Więc to powinien być jeden z zasadniczych punktów dalekoświeżnej strategicznej działania, żeby opanować tą sytuację niekontrolowanej zabudowy miasta. Dziękuję. Dziękuję pani Wyszyńskiej bardzo. Proszę pana Wojtka Pasternaka. Ja bardzo przygotuję się pani Wyszyńskiej. Ale już mam co? Mogę? Parę rzeczy już wyczerpali, że przez dwóch tygodni go poprę to, co powiedział Bogoś, jeszcze ktoś inny poza tym, że to fotowoltaiki, ewentualnie inne
inne baterie słoneczne. Jeśli chodzi o ogrzewanie bateriami, w ogóle odnawialną energią, to problem jest polityczny i nie chcę go teraz rozwijać, bo on jakby nie leży w zakresie ani Rady Miasta, ani Rady Dzielnicy, tym bardziej. Jest to na poziomie ogólnokrajowym blokowane z bardzo poważnych powodów politycznych. Powiem tak, że nie da się mówić, że politycznie jest blokowane wprowadzenie autobusów, które by były elektrycznie napędzane i to by się dało w Krakowie zrobić. Powiem jeszcze taką rzecz, że w paragrafie drugim jest takie piękne sformułowanie. Prosimy pana prezydenta o przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat programu osłonowego. Ale co mnie ten program informacyjny obchodzi? Jak ja mogę go popierać, jeżeli ja tego programu nie znam? Proponuję to odesłać akta, zastanowić się, czy my ten program, czy my to, co, o czym chce informować prezydent, popieramy. Czy program, który osłania tę uchwałę, jest zgodny z dobrem mieszkańców, których mamy obowiązek reprezentować. Ja mam jeszcze popierać, żeby on informował o czymś, czy ja nie wiem, czy to jest dobre, a przede wszystkim nie znam treści tego. Znam ogólne, ale dobrze, ogólne. Uchwalone przez Radę Miasta. Wczoraj, więc ciężko, żeby... To jest uchwalone. No to dlaczego my to dzisiaj na tym obrębie? Bo w poniedziałek głosuje Sejm. A co mnie ten Sejm obchodzi? A to chyba to mamy popierać. Zaraz się odniosę. Po co mamy popierać? Nie, dopóki, przepraszam bardzo, dopóki nie jest poważnie rozważone alternatywne rozwiązywanie ogrzewania przez alternatywne źródła energii, nie widzę żadnego powodu, żeby się tym zajmować. Po co mamy popierać coś, na co nie mamy wpływu? Moi koleżanki przedmówcy w zasadzie wyczerpali te słowa, które miałam powiedzieć. Nie chodziło mi o to stwierdzenie, które pani Wyszyńska powiedziała o kamerach powietrznych. Mam to zapisane, więc kolega też chciałam to powiedzieć. Jest to fakt, że zapomnieli na śródmieście o czymś takim jak przewietrzanie miasta i ta zabudowa jest chaotyczna. Uważam, że to jest główny powód zanieczyszczania naszego miasta. Na pewno nie te drobne, małe paleniska miejskie, domowe, one na pewno nie generują takiego zanieczyszczenia. Panie Przewodniczący, jak się dorwałam do głosu, to też chcę coś powiedzieć i żeby pani posłuchał, panie Przewodniczący. Słuchał, słuchaj. Uczę się już dobrać. Czyli ostatnie zdanie powtarzam, że na pewno nie te małe gospodarstwa domowe, one na pewno nie generują tego zanieczyszczenia powietrza, tylko i wyłącznie rzeczy większe, czyli zła gospodarka przestrzenna miasta Krakowa. Natomiast możemy się zastanawiać nad popieraniem, nie wiem, możliwe, że tego lokalu programu osłonowego. Ja myślę, że to chodzi o poparcie, czyli rozpropagowanie albo zmuszenie miasta, by zechciało rozpocząć wypłatę, czy raczej dopłatę do poniesionych już kosztów, o czym też mówił pan przewodniczący, bo ludzie już ponieśli w indywidualnych gospodarstwach koszty przejścia na inne ogrzewanie, a tych pieniędzy jeszcze do tej pory nie dostają. Znam kilkanaście takich przypadków ze swojego otoczenia. Nie wiem, czy to jest powód ten, że miasto znowu nie ma pieniędzy, ale tych pieniędzy nie ma, ludzie nie mają. Podnieśli koszty, a pieniędzy jeszcze do tej pory nie dostali. To jest problem jakby troszeczkę inny, ekonomiczny, niezwiązany z generalnie zanieczyszczeniem powietrza. Dziękuję bardzo, to wszystko. A ja długo posłuchałem już ten brak z tych pieniędzy. Proszę panią, że na koleżankę mam Marcy złożony. A już jest więc przerobiony. Można? Panie Marszałek, przedstawił, powołał się pan na tą
Ja się chcę, znaczy ja się przychylam do tego, co mówiłam, jak w dzisiejszej kwestii niezwracania przez miasto środków, bo do mnie na dyżur też takie osoby trafiają w zasadzie. Miasto mówi, że oni jakiegoś drobnego warunku formalnego nie spełnili. W zasadzie się szuka w mieście urzędnicy, znaczy nie informują ludzi należycie. I potem wystarczy, że nie spełnił jakiegoś drobnego, jakiś drobny błąd formalny i prowadzi do tego, że ktoś nie jest w stanie dostać zwrotu za ten rok. I to jest nagminne. To nie jest tak, bo do mnie trafiło tak bez mała około 10 osób właśnie z tego tym programu od początku kadencji. Natomiast ja się chciałem odnieść do tego, co tutaj jest, bo pan się powoływał na tą broszurę. W tej broszurze jest napisane, że piece na paliwo stałe, którym opalają mieszkańcy, czyli głównie węgiel, to jest w przypadku Krakowa, chociaż też drewno. To norma wynosi jakieś 32, czy około 32%, a obecny stan to jest 34%. No to ile to jest przepraszam? Czyli jest wyraźnie na zielono norma. To bardzo źle, źle to odczytuję. No nie no, no czytam jak jest napisane. To pan źle interpretuje wyraz. Panie Miszalski, no 30, no. Nie, no to jest podział na zanieczyszczenie. No zanieczyszczenie, no na zewnątrz. No i norma wynosi 34, raczej stan aktualny jest 34, a tu jest obecna norma na zielono. Tu jest legenda. No dobrze, ale tu jest, ma pan obecną normę na zielono. Tu jest norma, tu jest norma. No to ile to jest? No to akurat jest przekroczony. No to ale nie w jednym stopniu. Nie, tu jest kolejna. 37 do 27, tak? Czyli przekroczono jak tam nie 25%. Proszę, ale tak żebyśmy wszyscy. No, ale dobra, no nie wiem, niespecjalnie w dużym stopniu jest aktualnie norma przekroczona przez mieszkańców. Natomiast główne zanieczyszczenia, jakie przed zewnątrz tego wykresu, nie? No to napływ spoza Krakowa 36%. Czyli większość zanieczyszczeń, które mamy, to jest napływ spoza Krakowa. To co ja mówiłam. I teraz tak, ze względu na to, że ja sobie zdaję sprawę, że sejmiku w mieście chce się podjąć tego typu uchwały, bo się pracuje na tym od pewnego czasu. Ale ze względu na to, że część ludzi wymienia i są wyjątkowo wydawane zgody od lat na to, żeby ktoś sobie zrobił kominek, grzał tam drewno. Drewno jest paliwem ekologicznym. Nie zanieczyszcza w sposób taki, w który zanieczyszcza węgiel. W związku z tym składam niniejszym poprawkę, aby w uzasadnieniu po słowach proponowany zakaz stosowania paliw stałych w nawiasie większą ksiągą dopisać za wyjątkiem drewna. Żeby drewno dopuścić do grzania w Krakowie, bo będzie to najtańsze paliwo, dużo tańsze niż gaz czy dużo tańsze niż gaz czy prąd. Ja odpalam prądem mieszkanie i zdaję sobie sprawę, że to są gigantyczne koszty. Gaz jest porównywalnie drogi, jeżeli nie droższy. I proszę sobie zdawać z tego sprawę. W związku z tym składam taką sprawę. Druga. Ja Państwa nie chcę się zamykać. Proponuję, w tej chwili jest Pan Daras i Pan Jakubowski i przegłosujemy. Ja potomku chcę. Pan Daras, może przegłosujemy te poprawki, które przyszły do sądu. Pan Daros, Pan Jakubowski odpowie na pytanie, głosujemy poprawki. Proszę Państwa, Kraków jest w drodze miast europejskich z największym zanieczyszczeniem. To nie wzięło się z tygodnia na tydzień, tylko to jest kwestia już lat prowadzonej polityki. Etap, gdzie można było to rozwiązać półśrodkami już dawno minął. Teraz są potrzebne
konkretne rozwiązania, dosyć drastyczne. Tego się nie planuje w zupełnie inny sposób. Można oczywiście ograniczać się, że może być również opalane drewnem, ale to też powoduje zanieczyszczenia. Poza tym, jeżeli się pozwoli drewnem, to potem wyegzekwowanie, czy to jest rzeczywiście tam palone drewno, czy jakieś inne śmieci po prostu, jest nie do wyegzekwowania. Dlatego, jeżeli się zakaże palenie jakimikolwiek paliwami stałymi, wyeliminuje się właśnie ten argument, że śmieci w Krakowie nie będą palone. Ten problem nie dotyczy większości naszej dzielnicy. Jak wynika z badań, nie jest to większe zanieczyszczenie tymi pyłkami, nie jest na dzielnicy, ale oczywiście jest. Więc dzielnica Wiesza też również powinna podnieść taką uchwałę. Jeśli chodzi o poprawki, no prawdę mówiąc te poprawki wywracają ideę tej uchwały, bo my chcemy poprzeć jeżeli chcemy poprzeć zakaz palenia paliwami stałymi, to trzeba ją przegłosować w takiej formie, jak jest teraz, bo paragraf drugi odnosi się tylko i wyłącznie do pakietu osłonowego. Jeżeli chodzi o to, jak Wojciech mówił, starsze panie, które w wieku 80 lat będzie ich stać na opał. Po pierwsze, kto poniesie koszty tego? Przecież to poniesie nie ta pani, która wynajmuje to mieszkanie, tylko poniesie je właściciel tego mieszkania. Jeżeli ta pani mieszka i płaci czynsz za sobie komunalnym, jest to zobligowanie miasta do wymiany tych pieców. Czyli te koszty będzie ponosiło miasto. Jeżeli ta pani jest właścicielką mieszkania w dzielnicy pierwszej, to u nas mieszkają mieszkania... Mieszkania w dzielnicy pierwszej nie kosztują po 50 tysięcy, tylko są naprawdę bardzo drogie. Ja u siebie mieszkanie zostało już dawno ogrzewanie zmienione i ja nie zanieczyszczam, a natomiast wymagam tego, żeby w całym Krakowie też taka sytuacja miała miejsce, bo niektóre mieszkania wydało się pieniądze na przerobienie tego, a efekt nie osiągnięto, ponieważ pozostały, że nie. Więc jeżeli nie będzie takich zapisów prawnych, nikogo się do tego dopuści, nawet miasta Krakowa, gminy Krakowa. Więc uważam, że powinniśmy przegłosować tą uchwałę w takim kształcie, jakim jest. Ona zostanie głosowana na sesji sejmiku w poniedziałek. Jest to projekt uchwały wypracowany między mieszkańcami a zarządem województwa małopolskiego. Odnosi się do Krakowa, dlatego że Kraków przekracza ten odcinek najbardziej z całej Małopolski. Więc powinniśmy dać przykład, już poprzeć tą uchwałę, tak jak to zrobiły inne dzielnice. Dziękuję. Kraków jest najbardziej zanieczyszczonym miastem w Europie. Sądzę, że nie znajduje się w pierwszej piątce. Mogę skończyć. To jest, pan mówi tylko o Unii Europejskiej. A nie o całej Europie, a Europa się nie kończy na Unii Europejskiej, tylko na Uralu, tak mi przypomnę, dla przykładu. Miasta na Ukrainie czy w Rosji są porównywalnie, w tych czynnicach do Donbasu, są porównywalnie, albo nawet bardziej zanieczyszczone. W związku z tym my się na pewno w pierwszej książce nie znajdujemy i proszę łaskawie tym argumentem nie szermować. Natomiast